Cześć, a w dzisiejszym odcinku poznacie moją opinię na temat rodzynek królowej Helium. To są właśnie te rodzynki, które widzicie teraz na ekranie. Tutaj oczywiście mamy podgląd, jak te rodzynki prezentują się w środku opakowania. A jeżeli chodzi o gramaturę, tutaj jak sami widzicie jest to 150 gramów. No i za takie rodzynki ja w sklepie spożywczym w hipermarkecie zapłaciłem około 6 zł, a zatem myślę dość tanio jak na taką ilość rodzynek. A jeżeli chodzi o skład czy wartość odżywczą, no to tutaj oczywiście z tyłu opakowania znajdziecie odpowiednią etykietę z tymi wszystkimi informacjami i jak sami widzicie rodzynki 99,5%. Jak i również olej słonecznikowy zaliczają się do składników. A jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach, mamy tutaj 314 kilokalorii wartość energetyczna, następnie 0,7 g tłuszczu, następnie w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g, węglowodany dość sporo 72 g, w tym cukry 68 g, błonnik 4 g, białko 3 g, i sól 0,03 gramy. No i teraz tak, jak to prezentuje się w środku? Ja już oczywiście część tych rodzynek sobie wyjadłem, natomiast to tutaj prezentuje się w następujący sposób, tak? Jak sobie widzicie, bardzo ładnie, apetycznie te rodzynki wyglądają. Taka pojedyncza rodzynka wygląda w następujący sposób, a zatem bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Zapach bardzo fajny, myślę, że tutaj taki słodkawy, naprawdę zachęcający do jedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o smak, no to sobie spróbujmy, a zatem próbujemy rodzynek królowej Helio. No i powiem wam, bardzo fajna konsystencja, mega smaczne smaku. Dlatego myślę, że mogę wam spokojnie polecić te konkretne rodzynki. Ja wam powiem szczerze, że często te rodzynki wykorzystuję również do ciasta. Bardzo fajnie sprawdzą się na przykład w takim serniku, tak, czy w jakimś tam innym cieście z rodzynkami. A zatem ja jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi o ten produkt. Natomiast jestem też ciekaw waszych spostrzeżeń. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tych rodzynek. A tymczasem to wszystko, ja zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, a póki co do zobaczenia w kolejnych odcinkach.